Dzisiaj dubstep intro. Tak, to wszystko było z mojej własnej buzi, z moich własnych ust zrobione tam, nie zetytowane, tylko złożone normalnie do tego. Tylko początkowy ten dubstep zmieniłem, ale okej. Tak od beki zrobiłem, bo myślałem, kurczę, coś zrobię innego dzisiaj, zrobię coś ciekawego dzisiaj. Co może będzie takie, wiesz, zawsze spodziewacie się to same intro, dun, 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 dun. I nagle dzisiaj, what? Dubstep remix. No i myślałem, że będzie ciekawe w taki sposób. Skończyliśmy tutaj właśnie, gdzie już sprzedaliśmy parę itemów do naszego miasta. I teraz wsadzamy właśnie, czekaj, w sumie możemy wsadzić tutaj więcej. 10? 10 i 10, co? To będzie dobra liczba, myślę. 10 i 10, 1 i 1. Czyli teraz smażą się wszystkie nasze części. O! I saplings też. Ja tu zapomniałem, kurczę, ludzie, o saplings. Saplings też się palą ładnie. Weźmiemy tutaj pół na pół i też będzie ładnie. O, pięknie. Ja, dawaj mi, szybko! Jest. Pięknie, czyli mamy tu saplings i tu możemy sadzić sporo węglu. I wtedy mamy... Wszyscy się cieszą, wszystko jest dobrze. Sadzimy tutaj nasze jajka. Nasze jabłka, które teraz przerobimy na złote. Gdzie jest nasz złoty? Jesteś mój złoty. Okej, przerabiamy je w crafting bench. Będziemy potrzebować... O, 19! Kurczę, nie będę tego obliczać, ale powiem, że na pewno dosyć... A, złote jabłkę. Dosyć dużo będziemy potrzebować tych naszych kostek tutaj. Kurczę. Oh no! Może mniej niż myślałem, tak, o wiele mniej niż myślałem, trochę za dużo ich stworzyłem, ale ej, jak to jest możliwe, że jeszcze mam tylko trzy jabłka, trzy, wiem, tam to było cztery, sorry, no jest, okej, teraz mamy, dziwne bardzo, powiem, że bardzo dziwne. Okej, co do dubstep, jeżeli chcecie wiedzieć, to w sumie nie słucham muzyki dubstep. Słucham muzykę, która normalnie w sumie leci na radiu, taka, czasami trochę gitary, ale taka akustyczna bardziej niż, wiesz, rockowa. Po prostu słucham, co by większość ludzi sklasykowali jako zwykła, normalna muzyka. Tak w ogóle, jeżeli chcecie napisać, bo może i będę czytać podczas wakacji trochę komentarzy, to byście mogli, teraz na pewno jestem na wakacji, bo obliczyłem, czyli jak oglądacie to mnie nie ma. Ale przygotowałem wszystko przed czasem, powiem wam, to jest mega trudnie. 6 to 8 odcinków codziennie przygotować, żeby mieć na to siłę, to po prostu się nie ma na tego, nie ma na to się siły. Nie ma się na to się siły, nie można tyle siedzieć przed kompem, ale jakoś trzeba się poświęcić. I poświęcam się teraz, właśnie kiedy tu siedzę i nagrywam. I mam nadzieję, że będą przynajmniej fajne odcinki dla was, kiedy mnie nie będzie. Mam nadzieję, że są tam któryś z was, którzy chcą te odcinki, bo mam nadzieję, że nie pójdą na marne. Na pewno tam, przynajmniej dopóki jedna osoba oglądnie filmy, kiedy mnie nie będzie, to ja będę szczęśliwy. Dopóki jedną osobę, czy tam dwóch, czy trzech powiedzmy, bo trzy jest mój, wiesz, dobry numer. To powiedzmy, dopóki trzech osób przynajmniej uszczęśliwię, czy tam wyciągnę z nudów przez to, że wstawiłem parę odcinków, to dla mnie jest, już jest jakiś bonus. Jakiś bonus, zawsze bonus. Nie wiem, jak inaczej to przysłowić, może nie do końca, wiesz, nie do końca to brzmiało dokładnie, jak chciałem, żeby wyszło. Nie bonus, tylko zawsze mnie uszczęśliwi, że mogłem przynajmniej parę osobom dać trochę szczęścia od moich filmów. No po to robię. Ale nie będę kłamać, to nie jest jedyny powód, który robię filmy. Ja też lubić filmy. Ale lubię filmy robić, kiedy ja się czuję do nich i kiedy dla mnie są przyjemnością. I powiem, ostatnie parę dni to trochę się... Kurczę, 24 to jest dobry numer. I ostatnie parę dni się męczę z filmami trochę, ale poza tym męczeniem, to w sumie też się wciągnąłem trochę do tego Jokboxa, jak zauważycie. Bardzo ekscytowany jestem, żeby nagrywać tego Jokboxa dla was właśnie. I chociaż muszę ich, nie wiem, z 2 godziny grać, może więcej dziennie, żeby nagrać, to myślę, że nie jest aż tak
ponuro, powiedzmy, ponuro. Jest bardzo, bardzo fajnie i się bardzo cieszę z tego powodu, że jest przyjemne dla mnie i mam nadzieję, że dla was też. Mam nadzieję, że dla was też. Byliśmy tutaj, już ogarnęliśmy parę itemów i kurczę, zastanawiam się, co by tu teraz zrobić w naszej skryjówce. Mamy tam śmietnik. Mamy tutaj... miałem taki fajny pomysł teraz. Tylko, że... Okej, co możemy sprawdzić? Zawsze można sprawdzić. Miałem taki sen, że wpadłem do lawy. Kurczę, wiem, na pewno myślicie, śni mu się o Minecrafcie, jak i No Life. Nie no, nie wiem czy to... O rany, kurczę, nie powiem, że mi się nie śniło raz czy dwa razy coś tam z Minecrafta. Wiesz, jak robisz filmy tyle co ja, to nie dziw się, że jak zasypiasz, to śni się Minecraft. I właśnie tego szukaliśmy. I pięknie, akurat pięknie na piękny poziom nas ściągnęło. I jejku, ta mapa po prostu... It fails to surprise me. O, albo ciągle mnie surprise'uje, czyli ciągle mnie dziwi. Albo mnie nie dziwi. Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć w ogóle. Chciałem powiedzieć tak, że ta mapa już tyle razy mnie zaskoczyła, tak w skrócie, nie wiem jak inaczej to wytłumaczyć. Tyle mnie razy już zaskoczyła z jej zajebistością, że po prostu już jak coś zajebistego akurat się, jak coś się ułoży, czy coś zajebistego jest, to po prostu myślę, mapka. Sobie myślę tylko mapka. Nie muszę nic innego myśleć, już wiem, że ta mapka będzie dawała wam, jako mną, dużo przyjemności. Czemu mówię wam? No bo oczywiście będę dawał wam mój save. Tak. I możecie nawet wpisać ten seed. Uhu, ten co wpisałem, wymyśliłem sam na początku. Ja, jaki seed zaje fajny też, powiem. No i znaleźliśmy trochę węglu. Możemy wykopać trochę węglu. Wiecie, że jak śpiewam na filmikach, to naprawdę nie jest... Nie staram się w ogóle, w 0%, żeby śpiewać dobrze. Żebyście tylko wiedzieli, żeby nie było, że jestem jakiś, wiesz, trolling śpiewacz. Mogę zawsze wam naśpiewać piosenkę porządnie. Lub stawić sam jeden z moich porządnych piosenek, tam nie wiem co nagrałem dla Claudii czy coś. Mogę zawsze wam sprezentować. Albo w sumie to był trochę taki polski rap, ale na początku, kiedy nie wiedziałem dokładnie, co znaczy co, ale nie powiem, że źle wyszło na mój pierwszy polski rap. W sumie, wiesz co, trzymamy się bardzo tematu muzyki, zauważyłem teraz. Tak w ogóle ja rapu też czasami lubię, ale musi być z pasją. Nie mogę takiego rapu słuchać, że kurde, wyszłem na dwór, zjebałem gościa nożem i teraz nie żyję. Teraz wiesz, mam tyle kasy i spalę se jointa. Wiesz, takie coś to dzięki bardzo, możesz sobie śpiewać i mieć swoje życie, a ja raczej nie będę słuchać. Ale jak jest coś może o polityce, może coś, może nie o polskiej polityce dokładnie, bo wiesz, nie jestem wciągnięty w polską politykę tak bardzo jak wy. I może nawet większość was nie jest nawet wciągnięty w polską politykę, ale ja wolę słuchać rzeczy, które mają jakieś rozumienia. Na przykład jeden z moich angielskich rapów, jeżeli byście chcieli słyszeć, mogę wam teraz w sumie zaśpiewać trochę jeden z moich angielskich rapów, a w sumie parę link ze słów i wytłumaczę o co chodzi. Nie, bo polskie tam raz na jakiś czas też robiłem. Większość o grach tak robiłem, gdzieś rap i tak dla beki. Może, kurczę, nie zrobiłem długo takiego czegoś na mój kanał polski. Raczej nigdy. Musimy coś wymyśleć. Musimy na stówę, bo to było właśnie dlatego właśnie wszyscy subskrybowali mnie na moim angielskim kanale. Bo zawsze produkowałem content bardzo oryginalny. I na polskim to czuję, że czasem bywa coś oryginalnego, ale większość już dużo razy ludzi robili, ale właśnie tak jak wam mówię, mam wielki projekt, który jest bardzo, wiesz, oryginalny w moim stylu, sam napisany, można powiedzieć. Wszystko jest przygotowane, już za dużo powiedziałem, ale jest taki gościu, który musi mi z tym pomóc, nie? Bo to nie jest praca dla jednej tylko osoby, nie będę wnikać, ale niestety nie możemy tego dokończyć, ponieważ okradli go jego... Już prawie powiedziałem słowo i byście wiedzieli. Okradli go i wiesz, i jego komputery, wszystko okradli i wiesz, mieszka w Ameryce, trudno mi się z nim skontaktować, myślałem, że już mnie olewa, a tutaj wiesz, napisał mi, że okradli go albo mnie olewał i wymyślił coś, ale z tego co widzę, to teraz kontaktujemy się i wszystko znów się kręci. Jeszcze 3 osoby będą brali udział w tym tak w ogóle. Ale
z perspektywy filma to tylko ja, ale z innych perspektyw potrzebuję inne ludzi, bo są części, które sam nie potrafię. Zobaczycie tam w ogóle. No okej, okay, wracając do angielskiego rapu, tam było coś takiego, że może przetłumaczę na polski, nie. Nie wiem, czy chcecie słyszeć po angielsku, ale powiem i tak. Było coś to, I remember you used to be just me. Pamiętam, kiedy było tylko ja i ty. Byliśmy tylko ty i ja. Coś takiego, nie? Tak na początku. Ale to jest ogólnie o Londynie, tak. Ogólnie o świecie, kurczę. O świecie w ogóle. O w ogóle jest. To jest tak coś, że ogólnie jest o ludziach. Moja jeden rap, ten angielski, jest o ludziach, o problemach w świecie, o kulturach, o krajach, o dominacji ludzi, o kontroli ludzi. Nie w kontroli, jak wiesz, jakieś tam Illuminati ludzie wymyślają itd. Ale w kontroli w takiej, że kraje próbują kontrolować inne kraje na węgiel. I zobacz, znalazłem swoją drogę powrotną bez nawet próbowania, właśnie tam chciałem iść. Wiesz, kraje kontrolują inne kraje bez nawet, kurczę, wiesz, wymyślają powody, żeby iść do wojny, używają religii nawet czasami i wiesz, już jest wojna, co można zrobić, kurczę, jak już jest wojna, już wtedy już jest za późno i co można tylko klękać, tylko modlić się i właśnie to jest jedna z linii przetłumaczona z mojego rapu, że... czekaj... oh no, musimy stąd wyjść. Okej, okay. Szko... O, pomyślałem sobie, jak te liany tutaj urosną, czy wzrosną w dół. O, to by było zajefajnie, no ludzie. Powiedzcie mi tak, musimy zrobić sobie z żelaza shears i nazbierać tutaj tego. Bo zamiast drabinek, możemy schodzić z tym. Przecież. Na lianach. Ale tak, jeżeli pamiętam dokładnie to zdanie, muszę sobie przypomnieć to zdanie, kurczę, czekaj, muszę też zobaczyć sobie, ile nagrywamy, bo nie będę świadomy, ile jeszcze czasu nam zostało, już teraz widzę pięknie, nadal się nagrywa się, okej, okay. No i w piosence jest także enemies in a day, I say, see if it's a domino chain, then it's too late. Kurczę, ja nie mogę sobie, bym musiał śpiewać od początku, żeby, sorry, że tak, nie było słychać, co mówię, bo wiesz, przeowiałem sobie tą piosenkę, ten rap, nie chcę mówić teraz, bo zanim jest gotowa, żebyście, wiesz, żeby w sumie i tak nikt by nie wziął, bo ja już mam, teraz mówię, że ja sam to wymyśliłem, to jakby teraz nawet ktoś tu ukradł, to by byli trochę głupcy, bo ja mówię w filmie, który jest nagrany, wiesz, rok przed, czy coś tam, że ja to wymyśliłem, to by mieli, wiesz, by mieli sprawę sądową. Ale okej, okay. Wracając do piosenki, jest właśnie, ej, skąd mam to? Jest taka właśnie część w tym, część o tym wszystkim, o tych wojnach, o wszystkim ogólnie, czekaj. Kurczę, no damy radę, pięknie. Sorry, teraz się skupię na grze trochę, ponieważ zauważyłem pięknie, że możemy lianami schodzić i to opłaca nam się o wiele więcej. Po prostu rozwalimy tu, zobacz ile lian, a nie, dostaniemy tylko jedną lianę, widzę jednak. I zobacz, już rosną nam z powrotem, czyli nawet nie musimy rozwalić i właśnie to jest też dobra rzecz. Żeby, zobacz, nie rozwalam, to chodzi mi o prawdziwym życiu, nie? Że ja kiedy tutaj rozwalam liany, to od razu odrastają z powrotem, a my teraz, wiesz co, za 20 lat będziemy się wszyscy dusić. Nie chcę was straszyć, nie będziemy się dusić. Będziemy wszyscy okej, okay, będziemy żyli i będą kwiatki, piosenki, będziemy wszyscy tańczyć w kółko i śpiewać. Bo to będzie anthem całego świata, kiedy Ameryka w końcu weźmie świat dla siebie. No i w końcu, wiesz, strolują wszystkich, czyli to będzie nasz anthem. Ale zajebisty by był anthem, co nie? Jeżeli tak, to napiszcie, co myślicie o moim anthem. I głosujcie! Głosujemy wszyscy, tutaj możemy głosować. Trollolol piosenka na światowy anthem. I co to jest anthem? Tak jak Polska ma narodową jakby piosenkę. Narodową piosenkę, że wiesz, śpiewacie na tym. To wyobraźcie sobie, że na olimpiadzie, kurczę, wyobraźcie sobie to. Na olimpiadzie, nie, Igrycki z... Oj, co tu się...
Czekaj. Chyba tu mały problem wystąpił. Tak. Nie możemy, bo pochodnia. Okej, będzie trochę ciemno. A w sumie rozwalimy tu, wstawimy pochodnie z głowy. Sprawa załatwiona. No wyobraźcie sobie, że na olimpiadzie gości ufodzi to mikrofonu, nie? Wszyscy rękę do góry, wiesz? Tam jak po amerykańsko. Rękę do góry, druga ręka na serce i tak... I wszyscy tak... Kurczę... Bym nie rozwalił normalnie, kurczę. By było... O, by musiał ktoś to zrobić. Wiesz, czasami wybierają ludzi, żeby śpiewali na olimpiadzie. Ja bym miał szacun dla tej osoby, która by występowała gdzieś na jakimś baseballu nawet, czy tam coś, czymś małym, i by zaśpiewała właśnie piosenkę Trollolol. Szacun by był, nie? Okej, mamy liany, nasze liany schodzą i nawet wyglądają 3D, zobacz, idą tak na dach. No, podoba mi się. Tylko, że oczywiście widzicie, nie wystarczyło nam lian, ale widzicie też, że używam bardzo naturalne itemy do budowli. Używam tak, jakbym był cavemanem, albo nie wiem, czy widzieliście film Avatar, też używają, wiesz, tam liście i drzewa, żeby żyć. Tak samo my naturalne skryjówki, świątynie używamy, żeby żyć, ale w sumie musimy się stąd wydostać, kurczę, bo czemu? Bo no jesteśmy tu. I nie chcemy już tu być, chcemy być na zewnątrz. Jedyne wyjście jest po lianach. Olal, mogłem wrócić po lianach jednak. Jak tutaj nie ma wyjścia, to wracamy po lianach. No, wracamy po lianach. Wiesz co, zgaszę to, bo nie ma sensu mieć drogi oświetlonej, która ma dead end. A jednak jest sens, bo jak tu wracam, zrobię też, żeby było widać. Ale tak, mówiłem wam o tej linii z mojej piosenki i po prostu... Nie wiem, bym musiał zaśpiewać całą piosenkę, co nie? Ale chodzi mi o to, że na przykład ludzie już nie mówią, wiesz, już nie jest tak, że ludzie, wiesz, pobiją się, czy coś tam, coś się stanie, pokłócą się i, wiesz, mówią przepraszam, już jest to okej. Teraz jest ekstremalne, teraz ludzie po prostu, wiesz, broń w łapę, idą, że strzelą twoją rodzinę, koniec, wiesz, nie ma przepraszam. Jest, torturują ludzi, ludzie są naprawdę pojebani, wybaczcie za przekleństwo, ale tylko jest takie słowo, przekleństwo jest niemiłe, te osoby też są niemiłe, to jest jedyny sposób, jako ja wiem ich nie ocenić, tylko oznaczyć, określić, jest, przypomniało mi się słowo na czas, zanim zmarnowałem pół godziny myśląc o tym, pierwszy raz, mam nadzieję, że dacie mi dacie mi brofista za to. Okej. Idziemy w górę. Naturalne miejsca, może tu będą jakieś diaksy. Ej, może będą tu jakieś diaksy, faktycznie. Jak znajdziemy jakieś skrzynie. I czy to przypadkiem, jeżeli... Ej. Nie, idziemy ciągle w górę, nie. Zawsze dobrze iść w górę i nie w dół. Bo jak idziemy w dół, to nie wydostaniemy się. Może jakimś cudem, ale... Kurczę, nie ma jednak w górę. Było. Mi się zdawało, że był... Jest. Okej, idziemy w górę. Opsa. Uważać musimy oczywiście, bo też pająki się czają w takich pomieszczeniach. I nie chcemy znaleźć... Nie chcemy się spotkać face to face z jakimś pająkiem, czy tam trującym. Specjalnie teraz, kiedy... Mamy już trzeci level, wow, no w sumie byśmy mogli zginąć bez problemu. No i kurczę, wysoko się nie dostaliśmy, ale węgiel jest i dużo mamy, zawsze przydatny, w sumie bardzo ważny. Jest chyba item w grze, który najbardziej musi się zbierać. Okej, w górę proszę. Mam nadzieję, że wyjdziemy gdzieś ładnie, jeżeli to ma sens, gdzie nie rozwalimy naturalny teren, tak jak mówiłem już. Ale kurczę, ludzie... Nawet nie chcę wam mówić, jak mnie smuci życie w ogóle w tej chwili. Nie życie moje, tylko świat. Co ludzie robią, jacy ludzie są. Codziennie się codziennie jest kolejne zawiedzenie. Takie jest. Codziennie... Jest mniej tego, że myślę, wow. Czuję, że ten świat naprawdę... Tylko w moich snach tak jest, kurczę. I śniło mi się właśnie takie coś.
że aż mi łzy leciały i nie jest, nie wstydzę się powiedzieć, śnie mi leciały łzy, jakby co, nie po tym jak wstałem, ale śniło mi się takie coś, że napadli mnie grupa chłopaków, nie? I już raczej dwa, tacy Pakistańczycy, nie? I wiesz, złapali mnie, wiesz, co, mówili, what you gonna do, nie? A ja tak, wiesz co? No to bij mnie jak chcesz, bij mnie, nie? Podchodzi jeden, żeby mnie, mówię, kurczę, bo złapał mnie, już chciałem jednego walnąć drugiego, ale patrzę się, czekam, mówię, zanim coś im zrobię, poczekam. Zobaczę, co oni zrobią, nie? To jest śnie, to nie mówcie, o, myślisz, że jesteś Big Man. To ja było w śnie, ludzie. Wiesz, nie kontroluję to, co mi się śni. Jakby jakaś naga babcia mi się śniło, myślisz, że byłoby mi się podobało? Nie! W sumie? nie będzie. By się nie podobało, ale co mam na to zrobić? No, mówię, w śnie wstałem i w śnie widziałem tego gościa. I ten gościu się popatrzył na mnie i powiedział, wiesz co? Nie chcę takim być. I wziął mnie za rękę. Ja go wziąłem za rękę i powiedziałem. I właśnie w tej sekundzie zaczęły mi łzy lecieć. A serio, takie coś mi się śniło. Takie rzeczy mnie bardzo wzruszają. Świat mnie jestem bardzo zawiedziony na naszym świecie i ludzi po prostu. Jak wychowanie jest, jak wszystko, po prostu masakra. Ale ten gościu, wziąłem go za rękę, powiedziałem, wiesz co? Dla takich ludzi żyję. Wziąłem go za rękę, powiedziałem. Jak się nazywasz? Jak się on nazywał? Kurczę, jak się on nazywał? Nie pamiętam już. Jest! Po łapce. Fioletowy. Gin! Yes! Zabiliśmy go. No i wzruszało mnie to bardzo, ale kurczę, byście musieli to widzieć. To był taki moment, taki, nie wiem, tak jakbyście oglądali jakiś film i wtedy jest smutny moment. I taki bardzo wzruszający, taki o świecie. Taki był. Oh, baby! Baby ten, ocelot. Może ten sam, co ostatnio. Ale wracając do tego, co mówiłem i ogólnie do naszego tematu, wzruszyłem się bardzo i myślałem, kurczę, czemu tak nie jest w życiu? Czemu, wiesz, gościu cię zadziabie, gościu ten nigdy nie pomyśli. Ludzie macie mózgi, myślcie, używajcie je czasami. Tak samo jak ze sprawą, którą gadałem ostatnio w moim filmie, nie? W ostatnim odcinku. Używajcie mózgi, kurczę. Nie chcę brzmieć jakiś depresujący w moim odcinku, ale to są moje rady, nie? To jest moja opinia tylko, ale kurczę, ja bym chciał, żebyś nie zdarzy się tak nigdy, bo zawsze będą zjeby, ale chciałbym, żeby świat był piękny. Takie jest moje marzenie. No kurczę, ja nie jestem perfekt, ale się staram przynajmniej. Na przykład, wiem, takie małe rzeczy, wiesz, krzyczeć czasami. Staram się, kurczę, staram się naprawdę, żeby nie krzyczeć czasami, ale czasami też nie wytrzymuję i smucę się wtedy, zawiodę się czasem nad sobą, na sobie. Nice, dużo. Przepalimy, żebyśmy mieli, możemy sprzedać to miasta, tutaj sprzedamy te. W sumie możemy, myślałem, wsadzić full house możemy dać sobie. No, ale wziąłem tego gościa, rękę powiedziałem, wiesz co, i od razu wszyscy jego koledzy zmienili się, ci też, którzy stali naokoło, nie, bo było tak, teraz pamiętam, byłem przy moim starym domu, jeden kolega, taki młody, 12-13 lat, taki kolega do mnie podlece, czy koleś, czy nie wiem, chłopak po prostu, podlatuje, pomóż mi, gonią mnie, nie, czy mogę do ciebie przyjść, ja mówię, kurczę, jaki świat, co się dzieje, mówię, okej, widzę jak, wiesz, leci do mnie i mówi, pomóc, nie, idę mu pomóc, właśnie, poszłem mu pomóc i złapali mnie ci goście, tak, złapali mnie ci goście i wtedy tak, obrócili się do mnie. Ja tak, wiesz, już trzymają mnie, zawiązali mnie za plecami i chciałem już jednego walnąć, ale jakoś nie zrobiłem, bo to był sen, nie mogłem sam kontrolować, bo to był sen. I ten gościu popatrzył się na mnie i powiedział nie. Tak popatrzył i tak czułem w jego sercu, czułem kompasję, kurczę, gdzie jest kompasja, gdzie jest uczucie w świecie teraz. Straciliśmy dużo siebie. Straciliśmy i smuci mnie to, że ci, którzy teraz wchodzą do świata jako młodzi ludzie, nawet tego może nawet tego nie poznają. Piękności, które może być w życiu. Tylko takie zjebane, chodź, spalimy jointa, ło, jak zajebiście. Wkurza mnie to. Taki bezsens, gówno, narkotyki i tak dalej. Taki bezsens, takie ucieczka od świata, który jest piękny, tylko nie chcesz, kurde, ruszyć dupy,
żeby postarać się trochę, żeby był ten świat piękny, tylko nie, wchodzisz w dziurę, spalisz se jointa i się śmiejesz i potem kurczę co, nie masz pracy, nie masz kasy, a jak masz, to korzystasz z innych, którzy nie mają kasy, żeby wiesz, dostać tanie, ta, wiesz, tanie narkotyki. Oh yeah, yeah man, let's go smoke a joint. Zjebane kurde, zjebane w moim zdaniu. Tyle na ten odcinek, taki polski pingwin rantowanie na jeden odcinek. Trochę depresyjne, ale w sumie mieliśmy zajebisty beatbox na początku. Nie był zajebisty, żartuję. Był do dupy, wiem, sorry, ale skończymy z kolejnym, nie, skończymy normalnie. Skończymy normalnie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nauczyliśmy się czegoś dzisiaj. Albo, jeżeli nie, to że zgadzacie się ze mną, mam nadzieję, że parę osób się zgadza ze mną i ta garstka ludzi, fajny wyraz, przypomniałem sobie, przyda się na teraz się przyda, że ta garstka osób, którzy są za mną i wierzą to samo, mam nadzieję, że my pokonamy wszyscy razem świat. Trochę gejowsko brzmi, ale kurczę, takie jest marzenie. Na razie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się wszyscy, cześć.